Radio Plus. Sedno sprawy. A tym gościem jest Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, wreszcie były wicerzecznik tejże partii. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Od kiedy Jolanta Turczynowicz-Kieryło została szefową kampanii prezydenta, no, zdaje się, że mówi się o niej więcej niż o panu prezydencie. Jest w tym szaleństwie jakaś metoda? Być może, natomiast ja jestem zdania tego, że te sztabowcy są od tego, żeby na zapleczu gdzieś tam troszeczkę w cieniu pracować na rzecz kandydata. I to właśnie kandydat, no w tym wypadku pan prezydent Andrzej Duda, powinien być tym, który, o którym się najwięcej mówi, najwięcej pisze. I sztab powinien zapewnić, żeby to było jeszcze, że się dobrze mówi, dobrze pisze, dobrze o prezydencie różnego rodzaju jego wydarzenia relacjonuje. Wiadomo jest, że jak przychodzi zwycięstwo, jak jest sukces, to zawsze ten sukces także skapnie na tych sztabowców, na tych, którzy prowadzili kampanię. No ale żeby to daleko nie szukać, mocno skapnął na szefową kampanii z 2015 roku Beatę Szydło, która potem została premierem. Dokładnie, ale to jest na końcu. A ten czas kampanii to powinno być maksymalne promowanie samego kandydata, działanie na jego rzecz. Czyli tak upraszczając, zły to szef sztabu, który sprawia, bo to nie tylko kwestia woli pani mecenas, ale no, jej przeszłości i tak dalej, no, to nie świadczy najlepiej o tym wyborze, jeżeli wzbudzasz tyle emocji i zainteresowania. Nie, tak nie chcę powiedzieć, bo to jest początek kampanii i być może jeszcze będzie tak, że szefowa kampanii pani mecenas będzie bardzo przydatna, jeszcze będzie odegrać znaczącą rolę, natomiast też pewnie wypadało wcześniej się przygotować na różnego rodzaju możliwe ataki. Wiadomo jest, że jak pojawia się nowa postać w polityce, jeszcze na tak eksponowanym stanowisku, to dziennikarze się przyglądają tej postaci, sztaby kontrkandydatów, sprawdzają różnego rodzaju kwestie z przeszłości. To jest elementarz. Pewnie każdy sztab by coś takiego robił. Państwo też dziennikarze macie do tego prawo, że skoro na tak eksponowanym stanowisku pojawia się nowa osoba, żeby też jakby no, patrzeć, czy nawet opowiadać widzom, słuchaczom, co to jest za osoba, jakie... No nie rozumiem, że to jest jakiś zarzut, jeżeli chodzi o sztab pana prezydenta, historii z przeszłości wzbudzających zbyt duże emocje, kilka jest, prawda? Nie zarzut, ale raczej to, że trzeba było na takie sytuacje się przygotować, mieć od razu gotową odpowiedź, rozbroić, tak? Dlaczego, co się wydarzyło, bo nawet jeśli ta sytuacja, o której teraz się spisują media, tego incydentu w Milanówku, nawet jeśli zakładając, że to bardziej poszkodowaną jest pani mecenas, no bo też akurat te zdarzenie mi się nie podoba pod tym względem, że osoba, która gdzieś tam ją chciała zatrzymywać w ramach tak zwanego obywatelskiego nieposłuszeństwa, no dopuściła się jakichś tam czynów takich, czy rękoczynów. No miała trzymać za szyję kobietę i dziecko. No właśnie, to akurat w tej historii przemawia na rzecz pani mecenas, że to wobec niej stosowano akt agresji, no ale to trzeba szybko i umiejętnie pokazać, wyjaśnić, jak to wyglądało, żeby nie było już takiego nawet jakiegoś szumu medialnego, że jedni piszą i mówią to, drudzy to, są różne wersje. Najlepiej to wszystko przecinać bardzo szybko i robić kampanię, no bo to jest kampania jednak Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta, a nie kogokolwiek innego. Panie ministrze, nie za wielu w tym sztabie pana prezydenta Andrzeja Dudy, generałów, nie za mało osób do pracy, bo tam szefów, no mamy nie tylko wspomnianą panią mecenas, ale też Joachim Brudziński, szef sztabu organizacyjnego, Beata Szydło, szef sztabu programowego, jest rzecznik Adam Bielan, nie za wiele jest tych osób do rządzenia, a nie za mało do pracy? No, tych funkcji jest kilka, rozumiem, że to jest pewien podział zadań i zobaczymy, na ile ta konstrukcja sztabu okaże się potem skuteczna. Taka złożona była też 5 lat temu? Troszkę była jakby uproszczona, bo była szefowa kampanii pani premier Beata Szydło i był rzecznik kampanii Marcin Mastalerek. Wtedy to się... To mocno uproszczona. Mocno, o połowę można powiedzieć. Wtedy to było bardzo skuteczne. Zobaczymy, czy to będzie też dzisiaj i skuteczne, i efektywne, a nie tylko efektowne. Panie ministrze, na decyzję prezydenta czeka cały czas ustawa przyznająca rekompensatę mediom publicznym. 2 miliardy złotych mają do tych mediów publicznych trafić. To na dzisiaj największy problem kampanijny prezydenta. Decyzja w tej sprawie? No na pewno to jest dość trudna decyzja. Zresztą pytanie, dlaczego w ogóle ten temat
koalicja czy obóz rządzący wrzucił de facto panu prezydentowi na tym etapie kampanii. Przecież wiadomo było, że środki na telewizję publiczną czy zabraknie, czy trzeba przyznać, to ustawę można było przegłosować równie dobrze w listopadzie czy w grudniu. Rok temu też była rekompensata. I temat zamknąć w grudniu, żeby zupełnie nie nachodził się na kampanię. A Prawo i Sprawiedliwość ma narzędzia, żeby tak ułożyć pracę Sejmu, i tak przeprowadzić proces legislacyjny, żeby go zamknąć w grudniu, no bo to marszałek Sejmu decyduje, z prezydium Sejmu w tym... Ale panie ministrze, dzisiaj ustawa jest... na biurku pana prezydenta, może jej nie podpisać? Pana zdaniem jest jakieś wyjście z tej sytuacji dla prezydenta, tak kalkulując tylko politycznie kampanii, nie abstrahując od zasadności wydania tych pieniędzy? Jeszcze kilkanaście dni temu uważałem, kiedy ta ustawa wchodziła pod obrady Sejmu, że raczej tutaj prezydent podpisze tę ustawę, bo media publiczne pewnie potrzebują pieniędzy, bez tych pieniędzy ciężko im będzie przetrwać. Natomiast dzisiaj, patrząc, jak duże mogą być koszta podpisania takiej ustawy, no, nie tyle skłaniam się, co zastanawiam się, czy jednak rozwiązanie nie będzie inne. I coraz bardziej, moim zdaniem, prawdopodobne jest, ale to jest tylko moja dywagacja, robocza hipoteza, nawet zawetowanie tej ustawy. No, po oszacowaniu możliwych nawet strat wyborczych, że skoro ta ustawa budzi takie kontrowersje, została sklejona umiejętnie przez opozycję z pieniędzmi na onkologię, bo to plus też pamiętajmy, pani poseł Joanna Lichocka dołożyła cegiełkę do tego tematu. Nieważne, jakie są fakty, ważne, jaka jest ich prezentacja czy interpretacja zewnętrzna, a tak się stało, że ta ustawa została sklejona i dzisiaj podpisanie tej ustawy też może oznaczać pewne koszta wyborcze dla prezydenta. W związku z tym skłaniam się ku takiej hipotezie, czy takiemu przewidywaniu, że może się pojawić w tym wypadku weto. Ale jakby to prezydent wytłumaczył? Rok temu, mówiliśmy, już podpisał tę ustawę. Znaczy, wtedy były inne pieniądze, mniejsze sporo. Połowę prawie mniejsze. Wytłumaczenie można znaleźć co do wielkości, na przykład tej rekompensaty, czy jakieś inne. Natomiast jeśli nawet pojawi się weto, no to ono będzie musiało być w jakiś sposób też uzgodnione z zapleczem rządowym. To nie będzie weto, które... Czy partyjnym bardziej? Partyjno-rządowym. To nie będzie weto, które wywoła jakiś niepokój po drugiej stronie, czy jakieś niesnaski, bo to na tym etapie nie można sobie na to pozwolić. Czyli to nie będzie weto w stylu wet sądowych, kiedy obóz partyjno-rządowy był tym zaskoczony i było też wiele głosów niezadowolenia z tamtych wet. Jeśli ono się pojawi, a tak jak mówię, to 100% pewności tutaj nie mam, wiedzy nie mam przede wszystkim, no to ono będzie musiało być w jakiś sposób uzgodnione z zapleczem politycznym, no bo na tym etapie kampanii prezydent sobie nie może pozwolić na jawny jakiś akt, nazwijmy to, który byłby po stronie tej partyjno-rządowej uznany za akt wrogości. Panie ministrze, obym nie miał racji, ale nie ma pan wrażenia, że jeżeli w Polsce pojawi się chociaż jeden, nie daj Boże więcej przypadków zarażenia koronawirusem, to temat kampanii będzie tylko jeden. Koronawirus. Tak, bo wtedy... wszystko zacznie się dziać już metodą naprawdę pewnie błyskawiczną, apteki, sklepy i tak dalej. Nie daj Boże panika. Skoro ten wirus się już też pojawił w Europie i to we Włoszech, a więc w miejscu, gdzie wielu Polaków spędzało ostatnio ferie, to należy... Pracuje wielu Polaków. Tak, też należy założyć, że jakieś przypadki mogą się pojawić w Polsce. Oby tych przypadków było jak najmniej, oby te przypadki w żaden sposób nie przerodziły się w epidemię, ale tutaj nie można wykluczyć, że takie przypadki się pojawią. Żyjemy w świecie, gdzie w Unii Europejskiej nie ma granic, gdzie ludzie mogą się swobodnie przemieszczać. I oczywiście kampanijnie może to mieć duże znaczenie, bo zawsze Polacy też patrzą, jak dany obóz rządowy sobie z tym radzi, jak zareaguje. To troszeczkę jak z powodziami. Były sytuacje, pamiętamy jeszcze z końca lat 90., kiedy de facto kiedy powódź czy jakaś tam brak odpowiedniej reakcji zatopiła ówczesny obóz rządowy i Wrocław, a w konsekwencji też obóz rządowy. I Polacy też zazwyczaj patrzą, jak władza reaguje, czy władza podchodzi do tego problemu w sposób należyty, czy się stara, czy pokazuje zainteresowanie. Ale tak, co do zasady, to problemy takie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, takie największe problemy, to jest korzystna sytuacja dla władzy. Jeżeli nie popełni jakichś dużych błędów, jak wtedy Włodzimierz Cimoszewicz radzący po fakcie, żeby się ubezpieczyć, no to władza na tym raczej zyskuje. Znaczy taka władza, która potrafi szybko zadziałać i co najważniejsze, zakomunikować, że szybko działa. Odpowiednio zakomunikować, bo też pamiętajmy o to, że władza może, czy rząd może na wszystko się bardzo dobrze przygotować.
wydawać, ale przez to, że na przykład nie zakomunikuje tego, nie pokaże tego, jakie podjęła kroki, jak dużo poczyniła różnego rodzaju działań, żeby temu zapobiec, czy żeby ochronić Polaków, to same te działania niewiele będzie miało znaczenia. Czyli po pierwsze działanie, a po drugie też umiejętna komunikacja tych działań do społeczeństwa, żeby społeczeństwo czuło się bezpieczne, społeczeństwo czuło się, że władza temat traktuje bardzo poważnie. Ale to jest zawsze ryzykowne. Myślę, że w kampanii wyborczej każda władza wolałaby takich sytuacji uniknąć, bo przecież pamiętajmy, że no, to jest walka wyborcza, ona będzie pewnie ostra, brutalna i druga strona, już jest. Kandydaci opozycyjni, tak, mogą, i zresztą już widać, że każde ewentualne jakieś potknięcie, że gdzieś tam w aptece czegoś zabrakło, że tutaj czegoś nie ma, będzie na pewno wykorzystywać, więc to jest ryzykowne. Myślę, że nawet każda władza się teraz na to by przygotowała i obecna też się przygotowuje. Natomiast zawsze jest ryzyko, że coś pójdzie nie tak, że w komunikacji coś zawiedzie, albo że Polacy się poczują trochę niepewni. Pamiętajmy, że też no, dużą rolę odgrywa psychologia, że jakaś pewna panika, którą łatwo wywołać, może być dla władzy zabójcza. Więc myślę, że z punktu widzenia i prezydenta, i sztabu, i rządzących, lepsze byłoby, gdyby tutaj żadnych takich sytuacji nie miało miejsca, bo nawet najlepsza reakcja... Z punktu widzenia Polski jako takiej lepiej, żeby to nie miało miejsca. Bo nawet najlepsza reakcja teraz... może być różnie przez obywateli odbierana. Jedno pytanie, odpowiedź tylko tak nie. Czy postawiłby pan 10 tysięcy złotych na zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy w tych wyborach? Ja nie jestem hazardzistą, więc... Nie dlatego, że nie jestem hazardzistą, choć jednym zdaniem uważam, że dzisiaj Andrzej Duda ma największe szanse na zwycięstwo. Ale cały czas wynik wyborów jest nierozstrzygnięty. To nie jest tak, że dzisiaj prezydent Andrzej Duda czy jego sztab może powiedzieć, że te wybory już wygraliśmy. A mówił to Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dobrego dnia panu, państwu życzę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.